Co, wy głodne jesteście? Nie może być. Nie może być, że wy głodno jesteście. Starczy tego. Sadła na zimę. Wystarczy wam tego sadła na zimę. Koleżanki moje, jak to jest? Jak to jest? Światło to tak nie widać. Z tej strony może będzie. Tak, lepiej, nie? Czekają na jedzenie normalnie, one wieczorem nie dostają. Eliza ich trochę karmi jeszcze. Kawałek chleba im rzuca. No takie prosiaki są. Wierzcie mi, są takie prosiaki. I tyle. No dobra, to już jest koniec dnia, słuchajcie. Koniec dnia to już jest. Dzień zleciał szybko, nic dzisiaj nie było. Nie oglądajcie tam dalej, bo tam nic nie ma. W sumie nic nie nakręciłem, ale chcę was pozdrowić serdecznie w ten poniedziałek. My dzisiaj pewnie już, no jeszcze nie, ale mówię wam, dzień dobry do śniadania. My dzisiaj wyjeżdżamy ten. To z Bostonem, zdjąć mu te szwy. A tu chciałem tak od razu z początku. A to nie jest początek, to jest koniec. Tak dziwnie dzisiaj, ale to jest koniec. Słuchajcie, bo dostałem takie akurat dwa powiadomienia. Komentarze dwa. Od razu tutaj je walniemy, nie? Żeby no co? No muszą być tutaj wszyscy usatysfakcjonowani. Dobra, jest tam Kosmos. Kosmos napisał mi taki komentarz. Bardzo fajny. Na pana filmach mam niewyraźny obraz. Tak jakby miał pan jakieś fafrostle na oku. I co wy na to? Kosmos, kosmos. Tam ci odpowiedziałem już w komentarzu, ale tak, mam fafrostle na oku. Zobacz. Mogę ci pokazać jeszcze wyraźniej. Moje fafrostle tu chyba nie ma. Mam tu. Jeszcze mam pod pachą. Nie, no nie będzie wam pod pachą pokazywać, nie? Kosmos, kosmos. Pod pachą też mam. Tu czy tu? Nie wiem. A może tu i tu. A mam jeszcze... W nosie mam też włosy. I w uchu czasami też, jak nie zauważę i nie zgolę. A, jeszcze mam też... łysinę na czubku głowy. Tu. Tu gdzieś. Tak macam. Benny Hill. Dlatego musiałem ci odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że jeżeli ten obraz jest naprawdę tak niewyraźny, to wyobrazisz sobie moją twarz chociaż, nie? Dalszych części ciała nie będę ci opisywał. No chyba, że będziesz tego chciał, to ci opiszę, nie? Jak wyglądają. Mogę ci też zdjęcia wysłać. Wyraźniejsze na Messengera czy tam gdzieś. No dobra, Kosmos, już jesteś wolny. No dobra, załóżmy ten kapelusz, żeby tej łysiny nie było widać, bo jest niewyraźna też. Przejdźmy do drugiego tutaj, do drugiego komentarza. Tatarka w Polszy pisze: panie Robercie, będzie oglądało się pana przyjemnie, jeżeli nie będzie pan tak dużo stękać i ciężko wzdychać, chyba że ma pan dolegliwości zdrowotne. Tatarka w Polszy. Jeżeli to wpłynie na moją oglądalność i zostaniesz ze mną i że będzie ci przyjemniej się oglądało, jak ci wyjaśnię, że mam tak przegrodę nosową skrzywioną, przez to jest utrudnione oddychanie. Jakąś tam alergię mam też, nie wiem jaką, ale sobie daję radę jakoś i mam jakieś te podniebienie mi się tam tylne opuszcza. Też jest to problem jakiś. Na razie się nie leczę w tej kwestii żadnej. To nie jest od dzisiaj, tylko od wielu lat. Odgłosy są takie niestety. Odgłosy są też bardziej uwydatniane, dlatego że mikrofon nosisz na klatce często gęsto i zakładając tobie mikrofon na klatkę, pewnie też byśmy usłyszeli jakieś odgłosy, których ty sama nie słyszysz. Tak działa mikrofon i tak zbiera mikrofon.
No i co? Jeżeli coś miało to jakiś wpływ na przyjemność oglądania moich filmów, to wytłumaczyłem się chyba ze wszystkiego. No cóż, no kurde, no taki jestem, nie jestem idealny, nie jestem modelem i nie dążę do modelingu. Po prostu mam swoje też choroby, skrzywienia, łysienia, no i tak dalej, no tak bywa, kurde, no. No cóż zrobić, ale nic, idziemy do filmu, tam nic dużego nie ma, ale zapraszam Was na ten kawałek, dobrego dnia Wam życzę. Trzymajcie się tam zdrowo. Zdrowo i pozytywnie. Pa. Witajcie kochani. Kolejny dzień. Kolejny piękny dzień na Krymie. U Polaka na Krymie. Dzisiaj oczywiście powtórka z rozrywki. Zaraz jadę Elizę odwieźć na autobus. Ona autobusem jedzie dalej sobie na pociąg i tam już do miejsca, do Dżankoi. Wyjeżdża do Dżankoi na kursy. Te kursy będą 3 weekendy. Także tak to wygląda. I cóż, dzisiaj trochę lepiej, już jest więcej pospałem niż wczoraj. Także myślę, że będzie dobrze. To czekamy na Elizę i fruwamy. Fruwamy, zostawimy ją, a co ja będę robił? Nie mam jakiegoś planu na dzisiaj, kochani. Na zewnątrz raczej nie. Coś w środku porobimy. Bo on tu jutro pojedzie na zdjęcie szwu. Kupiliśmy jemu tabletki takie, żeby był spokojniejszy, bo nie chcę, żeby narkozę kolejną dostawał. Nie chcę. Dlatego dostanie tabletki takie uspokajające. Nie wiem, ile to wpłynie na niego. Jak narkoza na niego w ogóle nie wpływała. Uszy wydają się normalne. Nie ma tam żadnych. Dosyć ładnie to zrobił lekarz. Także myślę, że będzie ok. Boston, ty zostajesz w domu. Ty nie jedziesz. Jest tam, gdzie wyprawy. Привет. Как у вас дела? A, dzisiaj po lekcie. Сегодня. Чего по лекте? Одежда. А, такая же, как вчера. Ты чего, не заметил? Не. Ты имеешь в виду, что кофточку постирал? Да, кофточку Jak to szybko mija, co? Pach, pach, już. Aha. 6 km bez korków, bez skrzyżowań, bez świateł. Także szybko to się odbywa. Przejechać nieraz przez miasto 6 km to jest naprawdę długa historia. Myślę tutaj o tej naszej betoniarce, słuchajcie, trzeba by tu łożyska wymienić, chociaż ona i tak mi nie będzie potrzebna, ale już ja z góry myślę o tym i właściwie nie wiem, jak to do tego się zabrać, słuchajcie, kompletnie nie wiem, jak się do tego zabrać, nie mam pojęcia. Trzeba gdzieś na YouTubie chyba zobaczyć, jak się do tego zabrać. Czy jest sens odkręcania tych śrub, czy wszystkie betoniarki są podobnej konstrukcji? Odpowiedzcie mi, jak się zabrać, żeby to wymienić tutaj nasze łożysko, nie? Zobaczymy, co tu jest. Co tutaj jest? No, no śruby tu... A, tu w ogóle nie ma dostępu przecież. Ciekawe, jakie to grube tu jest. Nie jest takie grube.
No ale nic, to tak czy inaczej tutaj, co mi to da? Dobra, to jest, no to okej, okay, no to tak czy inaczej to trzeba rozkręcić wszystkie te śruby trzeba rozkręcić, a tutaj co to jest takie, o, widzicie jaka różnica jest, ki, dwie śruby zardzewiały, reszta jest okej, okay. Jak to możliwe, to wszystko rozkręcimy, Wszystko to rozkręcimy, a tutaj jak jest? Nie wiem jak to rozbierać. Jak to się trzyma? Aha, to jak rozkręcimy, to tą czaszę sobie wyjmiemy w ten. Normalnie postawimy, tak? Zdejmiemy, ona się tutaj nie trzyma. To ona się trzyma tylko na tych śrubach i na tym metalu. Rozumiem. I tu będzie dostęp do tego jakiś. Jakiś dostęp, nie wiem, zobaczymy. Na razie nie wiem jak to wymienić. Ale nie chcę też sobie na roboty narobić na przykład, dlatego trzeba tutaj czaszę zdejmę i tyle. Przecież ona się nie trzyma nigdzie więcej. No trzeba łożysko wymienić, bo w każdej chwili jak będę coś robił takiego, wiecie, bardziej porządnego, większy tam jak ten beton na wjazd do domu, to już żeby było, ona może by jeszcze pochodziła, ale po co? Po co to męczyć, nie? Dobra, zamykamy i idziemy. Także trzeba się też pomyśleć o tym. Może ktoś czeka ten, żebym zrobił, dopiero weźmie ją. Wierzę. Nie, ona działa, normalnie chodzi, nie? Tylko, że już tam skwierczy to łożysko, słychać. Łożysko skwierczy i myślę, że już trochę ma 3 lata, 3,5. Prawie 4. Przecież ja ją od razu kupiłem. Trochę przerobiła swoje. No nie jest to sprzęt na budowę, nie? Nie jest to sprzęt na budowę. Słabiutka. Cisza dzisiaj i spokój. Mówię wam, kochani. Cisza i spokój, tego wam życzę, żeby tak było. Cisza i spokój. Czego nam więcej trzeba? Ciszy i spokoju. Eliza przedzwoniła, jadę zawsze. Teraz za nią. Jakiś klient ma przy... Teraz wam powiem. Siadamy do opelka. Opelka. Elemelka. Jakiś klient ma. Klient ma przyjechać o 5. Chociaż już jest 5 chyba. No, zaraz będzie 5. Ma zobaczyć samochód, nie? Zobaczymy, niech przyjeżdża. Niech przyjeżdża. Ale to ja nie wiem. Czy ja w ogóle chcę go sprzedać? Ja to nie wiem, czy go w ogóle chcę sprzedać. Co ja kupię później za te pieniądze? Ładę. Ale ludzi. Ale dzieci tam. Co tu się dzieje dzisiaj? Kurde. Coś tu... Co tu się dzieje? O kurde, wyłącz to. Привет. Zobaczcie co tu się dzieje. Na wiosce naszej. Kurde, chyba z innych wiosek tu przyjeżdżali. Na motocyklach, na skuterach,
na rowerach, z dziewczynami. To jest życie wioskowe. A gdzie to policję zobaczysz? Kurde, no. Taki dzieciak, on nie docenia tego, że mieszka na wsi. No różne są wsie, nie wiem, tam wieś jest jakaś przy głównej drodze. Na przykład, no to jest ciężko, nie? No tutaj nie ma głównej drogi. Główna droga, właśnie jedziemy do głównej drogi i tam odbijamy. I dlatego to nie jest żadna droga przejezdna. W tą stronę już jest koniec, nie ma nic. Także mamy spokój i to jest najważniejsze. Że tam już nic nie ma, tylko zajeżdżają ci, co tutaj mieszkają, albo goście do tych, co tu mieszkają i ewentualnie jakiś zaopatrzenie do jednego sklepu lub też jakieś materiały budowlane, jak przewieźć. Także hulaj dusza, ile chcesz w naszej wiosce. Właśnie to jest to położenie tej wiochy, jest idealne, bo jest sporo wiosek też, ale gdzie się ciągną właśnie przy ulicy tej głównej. Chociaż tu też by nie było ruchu tak dużego, ale jednak już ten samochód tu jedzie 5 razy szybciej i jego jest 5 razy więcej niż na mojej ulicy, czy też na innych ulicach, które u nas są. A przypomnę, że u nas są 4 aż ulice. Kijewska, Pierwomajska, a 2 pozostałych nie znam. No, także tak to wygląda, że dzieci mogą się czuć swobodnie i bezpiecznie w sumie. W takiej wiosce, nie? Mogą sobie na komarkach jeździć bez prawa jazdy, nikt ich nie zatrzyma, nikt im mandatu nie wlepi. Tutaj raczej policja przyjeżdża tylko jak jest jakaś interwencja. A tak poza tym to nawet tutaj na tej drodze nie zobaczysz policji. Może raz na rok zdarzyło się tak, że gdzieś tam na skrzyżowaniu stali, ale to chyba bardziej w ramach bezpieczeństwa takiego związanego z tą sytuacją, która tu jest, nie? A tak nie ma tutaj nikogo, proszę was. Nikogo. O, przyjechała ta pałka. Pałka przyjechała. Laska. Cześć, Laska. Cześć, Laska. Laska kanadyjska. U was pałka, a u nas laska. A, понятно. No. Laska kanadyjska. To nie. Kanadyjska nie... Tam rozkażę, tam nie tak. To podróba jakaś. Podróba, nie kanadyjska. To сегодня показалось, что у нас там 4 такие ласки. 4 laski, pani Majce? Работающие. Старые ласки, которые не działают. Да. И руководитель сказала: "Давайте дадим одну Лизе, она у нас самая активная, что на бутылке". Вот мне дали пользоваться. И так то есть с этими ласками, кохани. Нам Вайберис. А, Вайберис, ну ладно. Так то есть с этими ласками. A znajesz, co to znaczy, gdzieś się laska w Polsce? Eta, krasywaja dziewuszka. Laska. Laska. Laska, laska. Starynki laski były. No dobra, jedziemy tam jakąś towar odebrać z przesyłki. I jedziemy do domu. Da. Światło nie wyłączyłem. A, Billy zakopuje. Znaczy, ja nie słyszę, żeby Cynthia z kaszlą. No, po krajnej mierze. Kto to tam jeden raz słyszał? Aha. Jeden raz słyszał. Co? No nie może to, no. Nada jemu dać aspirin. Ja was tam? Aspirin.
Я куплю тебе 70 цветов. 70 цветов? Да. Да? Не, такие, которые растут в земли. 70 цветов? Да. Вау, 70 цветов. Цветочков. Цветочки надо посадить сейчас. Да, будешь садить в среду. Чтобы они выросли. Да, пусть? Чтобы бочонок не раскопал. Приехалишь. Zamówiłem ten tulipany, przyszły tulipany, 70 sztuk. Zaraz zobaczymy, co to przyszło w ogóle, w jakim to stanie, bo tam to wszystko jest, wiecie, nie holenderskie. Te kwiaty, co tutaj przysłali nam. Wiatr się zrobił, ja nie wiem. Gruszka, można jemu kiedyś? Nie no, przecież ja tobie gawali, już to jest nowe. Wiem, pierwszy raz widziała. Dużo zabyło się. Rawostan? Jest nowe, jest. Cwietoczki? Tak. Jak ich zawód? Panie. Co tam jest takiego? Ty! Хранение до посадки темное сухое проветриваемое место. Тюльпаны! Тюльпаны! Вау, Бостон! Ты слышишь это слово? Тюльпаны! Да, ты так будешь знать, как посадить. Чтобы 8-10 стопней, чтобы посадить те тюльпаны. Także tak, to chyba będzie pod koniec listopada, albo będzie już w grudniu. Wcześniej się nie da. Na grudniu się tam te berty. Biały je rozy. Co, powoli się wieczór zbliża. Elizę już przywieźliśmy. Zobaczcie, 26 stopni, a godzina już jest... Już słońce dawno, no niedawno zaszło już. Nie widzę go. Zaszło, mamy 26 stopni, jutro ma być 25. No 26 to teraz, a było oczywiście 30. Nakarmimy kury jeszcze, już powoli będą szły spać. Dzisiaj nie mieliśmy dużo zielonki tam z tych odpadów w kuchni. Za bardzo. Dlatego im tutaj troszkę nadziabiemy. Nadziabiemy? A co? A co? Naszą łopatą z papieru. Łopata z papieru to jest. Nie wiem, czy widać. A, tak to jest. No dobra, nieważne. I tak się źle się używa, także nie używam. Sobie tutaj weźmiemy trochę zielonego. O, pięknie. Nie zjedzą dzisiaj, to jutro zjedzą. No dobra, starczy im. Na noc im żołądki popękają. Rzucimy im tam, niech jedzą. Jeszcze w paru miejscach widziałem, gdzie to rośnie. Muszę sobie przypomnieć albo poszukać. Takie nasze buty. O, lecimy między nami. Miałem tutaj posprzątać dzisiaj, żeby... Dobra. O, blisko. Blisko się nam tu rzuciło. Dobra. Dawajcie tam. Jedźcie, jedźcie. Co jest silniejsze? Strach przede mną, czy żołądek? No dobra. Odejdę, to będę mieście. Najbardziej strachliwa to jest czarna.
No nie wchodzę tam do tego kurnika, nie macam ich za często i nie mają takich jakichś bliskich stosunków ze mną. No ale nic, przecież nie o to chodzi. Ważne, żeby im się krzywda nie działa. No, takie buty. Takie buty. Idziemy, szpadel. Szpadel. O, młody ćwiczy. Młody ćwiczy, ma worek, zobaczcie. Bokser rośnie. Powiedzkim. Powiedzkim. Och, zobaczcie. Uff. Uff. Też mam gdzieś taki worek. A do sąsiadki karetka przyjechała. Karetka przyjechała. Tu jakiś młodzieniec wraca z koszenia trawy. Pewnie był zarobić coś. Zobaczymy co tak. No, to sąsiadka to już jest taka wiekowa, naprawdę. Coś a la nasza. Nasza, moja teściowa. I tak tu mniej karetka przyjeżdżała niż do naszej teściowej, bo wierzcie, że do naszej teściowej to karetka, jak się przeprowadziliśmy, za czym się zaklimatyzowała, to przyjeżdżała tutaj 3 razy w tygodniu, wierzcie mi. I to nie były takie żadne poważne jakieś tam niedomogi, po prostu no tak z przyzwyczajenia. A to ciśnienie 135 na 70, już karetka jedzie. No tak, ludzie starsi się boją o swoje życie. Nie dziwię im się, ale tutaj jest tyle dobrze, że karetka przyjeżdża na każde kiwnięcie palcem. Wody nie mamy, wiecie? Wody nie mamy. Tam coś robili koło szkoły, jak jechałem. Zobaczymy, czy jest woda. Czy już dali, czy nie? O! Jest już woda. Poszło im to sprawnie. Teraz możemy sobie nalać psom trochę, bo już wypiły. Dobra, podlejemy tą katalpę. No, 4 razy mniejsza ta katalpa jest od tamtej, co jest, gdzie wody więcej było. No nic, katalpa, ja ciebie w następnym roku tutaj bardziej popielęgnuję. Bardziej cię dokarmię. Wodą też. A ta jest jaka różnica. W tym samym czasie kupiona i no, po prostu były kupione 2 tej samej wielkości. No nic, nie ma co przejmować. Wszystko wymaga czasu. Powoli. Przecież mamy czas do końca życia. Jak wy macie czas? Też macie czas do końca życia? Myślę, że też. Ja też mam czas do końca życia. Mamy świeżutką wodę. Opla. Hopla. Opla, hopla. Dobra. A muszę tak bardziej, żeby być bardziej wyraźny. Te frocle moje pokazać. Może całą twarz zasłaniają. No i co? Po samochód nie przyjechali zobaczyć. Dzwonili, a nie przyjechali. Dzwonili, nie przyjechali. No ale nie mogą przyjechać, słuchajcie, jak będę ten cement woził. Nie mogą przyjechać. Dlaczego mają przyjechać? Muszę jeszcze wykorzystać przyczepkę, cement będziemy wozić. A tak to co? Będę płacił za dowóz. No, 13 może powiedzmy, a może 15, zależy do którego punktu, nie? Przywóz takich materiałów. No, samochód 5-tonowy, nie? Nieważne co zamówisz. Tak, żebyś się zmieścił w 5 tonach, kosztuje 38 zł.
czy nawet 37 teraz wychodzi. Już złotówka taka jest silna, że kurde, nie wiem. Dolar będzie po złotówce chyba niedługo. No, także 37 zł wychodzi, nie? Za tutaj transport około 15 km. Nie wiem jak to u nas, jeżeli ktoś ma jakiś przelicznik. Złotówko. Od kilometra ile w Polsce biorą za przewóz materiałów. Ciekawe ile kosztuje. Tutaj nie wiem, czy to za kilometry, po prostu już mają tam wykaz, nie? Tych wiosek wszystkich swoich i mają cenę podaną, nie? Można przeliczyć 850. No, także 38 zł, jak coś tak. Kurde, normalnie samochód jakiś jechał i zdjęcia mi robił. Chyba jakaś nagonka jest na mnie tutaj. Kurde, boję się teraz. Normalnie zwolnił, wiecie? Kobieta wystawiła z samochodu telefon i zdjęcia robiła. A ja chciałem sfilmować ją w tym czasie. Obróciłem kamerę. I co? Kamera się rozładowała. Takie buty. Takie buty, kochani. No dobra, nie przynudzam. A jeszcze kury sobie dziobią. Jutro sobie zjedzą. A co one pośpią? Nie, w sumie to pośpią, bo zaraz przed 7 już jest ciemno u nas. To sobie do tej 6 pewnie pośpią. Nie wiem, o której słońce wstaje. No dobra, 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 dobra. A nic. Idziemy do domu. Wszystko jest ok. Nic, pozdrawiam jeszcze raz. Jeszcze raz wam zdrowia życzę. Trzymajcie tam się, kochani. Żeby wam właśnie to zdrowie dopisywało. Bo tego nic, nikt nam nie da za żadne pieniądze. Po prostu bardzo dobrze jakie mamy, ale nie wszyscy mają to szczęście, prawda? No niestety, dobra.